To miejsce, w którym się znajdujemy, to kolejny dobry przykład współdziałania lokalnej społeczności. To jeden z elementów projektu Szóstka dla Stróżka, dziś już w pełni funkcjonujący, co na pewno bardzo cieszy. Pozostały jeszcze dwa elementy. Mieliśmy tu trochę problemów z nierzetelnym wykonawcą, ale został rozpisany nowy przetarg, wyłoniony nowy wykonawca i mam nadzieję, że szybko się z tym uporamy i dokończymy projekt i oddamy mieszkańcom. A to kolejny element wspomnianego wcześniej projektu. Nowa siłownia plenerowa na terenie szkoły podstawowej nr 32, którą można już dzisiaj w pełni użytkować.